A kolejne pytanie postawione zostało przez posłów Leszka Millera i Zbyszka Zaborowskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I pytanie postawione zostało w sprawie sytuacji w krakowskiej hucie stali należącej do ArcelorMittal, Polanesa i zagrożenia zwolnieniami grupowymi blisko połowy załogi. To pytanie kierowane jest do prezesa Rady Ministrów, z którego upoważnienia odpowiadać będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, ale najpierw pytanie zadawać będzie pan poseł Leszek Zaborowski. Dziękuję panie marszałku. Połączył pan dwie osoby. Pan premier Leszek Miller jest już też obecny, ale ja rozpocznę. Zbyszek Zaborowski. Z niepokojem obserwujemy sytuację krakowskiej huty stali należącej obecnie do spółki ArcelorMittal Poland, ponieważ zawieszono decyzję o remoncie ostatniego wielkiego pieca martenowskiego i to grozi zwolnieniami 1500 osób z 3300 osób, bo tyle liczy cała załoga. Potrzebne są decyzje, ponieważ zaprzestanie produkcji surówki w Krakowie i ograniczenie się jedynie do przetwórstwa stali, no siłą rzeczy uderzy nie tylko w pracowników, ale również w budżet miasta i całego regionu Małopolski. To są istotne wpływy podatkowe, to są istotne miejsca pracy. Firma podjęła rozmowy z rządem o wsparciu w procesie inwestycyjnym, oczekując ulg podatkowych na podobnych zasadach jak w specjalnych strefach ekonomicznych i oczekując wsparcia z funduszy unijnych na modernizacje ekologiczne, które są również niezbędne do przeprowadzenia w tej hucie. Polska jako jeden z trzech krajów jedynie w Unii Europejskiej nie skorzystała z możliwości odliczenia akcyzy w przypadku przemysłów energochłonnych. To oczywiście dotyczy całego polskiego hutnictwa, ale również innych branż energochłonnych. Normą jest w Europie, że wspiera się niższymi cenami energii elektrycznej, ponieważ jest to zasadnicza część kosztów produkcji w takiej hucie jak krakowska huta stali. Oczekujemy od rządu, pani minister, szybkiego działania, tak aby uzgodnić program inwestycyjny i aby ta huta mogła normalnie funkcjonować. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję, a teraz już o udzielenie odpowiedzi proszę anonsowaną przeze mnie wcześniej panią minister Ilonę Antoniszyn-Klik. Bardzo proszę panią minister o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję panie marszałku, panie premierze, panie i panowie posłowie. Jest nam oczywiście znany projekt rozbudowy czy remontu instalacji ArcelorMittala. Jest dla nas ten projekt absolutnie kluczowy, ponieważ odpowiada na z jednej strony potrzebę wskazywaną wcześniej industrializacji tego terenu i niedopuszczania do redukcji przemysłu na tym terenie, ale jest dla nas także oczywiście ważna w odniesieniu do sytuacji węglowej, ponieważ także są bardzo dużym odbiorcą węgla. Także z jednej strony znamy oczywiście założenia inwestycyjne. Wiemy, że już dokonano inwestycji znaczących, bo na 1,6 miliarda bądź planuje się tą pozostałą część, tak żeby ten 1,6 miliarda zostały wykonane. Z tym, że firma faktycznie oczekuje wsparcia od państwa, które nie może być jednak wsparciem czysto finansowym na działalność podstawową ArcelorMittala ze względu na zasady pomocy publicznej Unii Europejskiej i niemożność dofinansowania podstawowej działalności, jaką ta firma
prowadzi. Jednak razem wypracowaliśmy pewne ścieżki, które mogłyby doprowadzić do tego, że firma otrzyma takie wsparcie i tym samym cała inwestycja i modernizacja będzie możliwa, tak żeby plan finansowy tego przedsięwzięcia się dopinał. Pierwszym takim podstawowym założeniem to jest, że chcielibyśmy wesprzeć w zakresie nie w zakresie samej produkcji stali, tylko w zakresie przetwórstwa stali, w tym zwiększenia wydajności walcowni i linii cynkowania i powlekania blach, ponieważ przetwórstwo jest możliwe do wsparcia, i ochronie środowiska, czyli odpylanie wielkiego pieca, odpylanie stalowni, odpylanie i odsiarczanie elektrociepłowni. I tutaj jest kilka możliwych źródeł. Z jednej strony jest oczywiście działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020, w ramach działania 1.2 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. I tu zapewniliśmy w ramach negocjacji z Unią Europejską, że duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie na efektywność energetyczną. I tutaj w Ministerstwie Gospodarki bezpośrednio za to ja też odpowiadam, także tu bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby taki projekt powstał i żeby firma o te pieniądze się ubiegała. Jest także wypracowany już i w czerwcu zostanie uruchomiony tak zwany program e-kumulator, czyli ekologiczny akumulator dla przemysłu, i to są środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj także jest możliwość wsparcia przedsięwzięć firmy. Cały budżet działania ma 1 miliard złotych, także też są to środki znaczące. Z tym, że częściowo te jedne i drugie środki są środkami zwrotnymi, a nie środkami dotacyjnymi, co oczywiście w naszym przypadku, naszego działania, one są środkami mieszanymi. Ale chciałabym także zwrócić na to uwagę, że w ramach tego projektu jest także planowana duża strefa aktywności gospodarczej właśnie na tym terenie. Jest bardzo zaawansowany projekt reindustrializacji nowej huty, czyli terenów huty, których sama firma już nie potrzebuje. Jest wraz z wojewodą małopolskim został wypracowany projekt, który powoduje przejęcie części terenów, które są tylko kosztem dla huty, a nie są potrzebne do produkcji, na park przemysłowo-techniczny, tak żeby z jednej strony tam były zniżki podatkowe i objęcie tego terenu strefą, jak i oczywiście tworzenie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które będą mogły przedsięwzięć, a także przedsięwzięć badawczych, które także będą służyły nowej hucie. Jesteśmy jeszcze, jeżeli chodzi o akcyzę, to troszeczkę muszę powiedzieć, że pan premier i pan poseł dokładnie pytają w odpowiednim momencie, ponieważ wczoraj została, rozumiem, zapowiedziana, zdjęta procedura nadmiernego deficytu, a z tym samym oczywiście mogą iść w krokach różnego rodzaju ruchy podatkowe, ale oczywiście jest to po stronie ministra finansów i tutaj w tym zakresie te prace dopiero by się musiały rozpocząć. Ale temat akcyzy w tym wypadku przestaje być absolutnie niemożliwy, ale to jest kwestia oczywiście wypracowania odpowiedniego rozwiązania z ministrem finansów. I chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że będziemy chcieli znacząco także nie tylko w zakresie środowiskowych rozwiązań, ale także w zakresie innowacyjnych rozwiązań rozmawiać o wsparciu dla tej firmy. W ramach działań ministra gospodarki są także dopuszczone duże przedsiębiorstwa w zakresie badawczo-rozwojowym, ale także w zakresie budowania własnych centrów badawczo-rozwojowych, także infrastruktury badawczo-rozwojowej. Także tutaj będziemy chcieli z firmą też rozmawiać. Może na koniec powiem, że jest utrzymanie tego przedsiębiorstwa w dobrej kondycji jest jednym z założeń planu reindustrializacji Śląska i Zachodniej Małopolski w ramach interwencji związanych z kopalnią. Dziękuję. A pytanie dodatkowe zadawać będzie pan premier Leszek Miller. Panie premierze, bardzo proszę. Panie marszałku, szanowna pani minister, dotknęła pani, jak sądzę, istoty sprawy, dlatego że, jak już mój kolega mówił, Polska
jako jeden z trzech krajów Unii Europejskiej nie zwolniła sektorów gospodarki o wysokim wykorzystaniu energii elektrycznej z podatku akcyzowego. Otóż, tak jak pani mówi, rzeczywiście jest szansa, aby w sytuacji nowej, wynikającej ze zwolnienia z nadmiernego deficytu, z całej tej procedury, można było pomoc dla huty w Krakowie uwzględnić. Więc serdecznie się zwracamy o upór w tej sprawie, bo wiemy z doświadczenia, jakim sknerą potrafi być minister finansów, niezależnie od rządu. Tu się nic nie zmienia. I gdyby pani potrzebowała jakiegoś wsparcia ze strony parlamentarzystów, posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to chętnie będziemy panią wspierać, życząc powodzenia, bo sytuacja jest bardzo trudna. Spotkałem się niedawno ze związkami zawodowymi, które wyrażały olbrzymi niepokój, że ludzie mogą stracić pracę. Dziękuję panie premierze i ponownie. Czy pani minister chciałaby odpowiedzieć na to pytanie? Bardzo proszę. Raz jeszcze pani minister Antoni Szumklik. Panie premierze, oczywiście znamy sytuację budżetową i wiemy, jaki upór jest też potrzebny, żeby te w ryzach te finanse utrzymać, ale proszę też być zapewnionym, że upór ministra gospodarki w zakresie wspierania przedsiębiorstw też jest nie mniejszy, a na pewno bardzo byśmy liczyli na wsparcie posłów w zakresie wspierania tej firmy, bo dla tego terenu ona ma wartość ponadregionalną. Także prosimy o takie wsparcie i też o takie interwencje. Dziękuję. Pani minister, dziękuję panu premierowi, panu posłowi.